witajcie na kanale Mumsi Świat. Dzisiaj będę chciała Wam pokazać to, co aktualnie Zuzia posiada. Właśnie Zuzia. Prosiliście o taki filmik, właśnie taką aktualizację, jakie ma zabawki, jakie mam smyczy dla niej. Także postanowiłam, że dzisiaj to nagram, ponieważ mam chwilkę czasu, a to jest dosyć szybkie, także mogę Wam szybciutko pokazać. Zacznę po kolei, co tutaj mam. Więc tak, pierwszą tu mam pod ręką miskę, nadal ją używam. Zwłaszcza teraz w sezonie letnim świetnie się sprawdza. To jest jakby miska, do tego tu możemy włożyć właśnie pojemnik z wodą, który jest, tak jak macie te wody do picia czy w bidonie, taki cysek do otwierania. I ja to zawsze noszę za paskiem, tylko o, tutaj właśnie jest uchwyt. Jego można przekręcić, żeby te kostki były z przodu. To noszę sobie za paskiem w spodniach, ewentualnie jakoś przy plecaku jakoś sobie to wsuwam. Dzięki temu ta woda mi się w żaden sposób nie wylewa. Myślę też nad taką miską, widziałam ostatnio taką w sklepie zoologicznym. Ona jest taka gumowa, jest płaska i można ją tak wycisnąć i później z powrotem ścisnąć, jeżeli już pies się napije. Wtedy możemy, jeżeli bierzemy dla siebie też wodę, to można wtedy nalać do tego psu i to mało miejsca zajmuje. Postaram się dać tutaj zdjęcie tego. Jeżeli macie taką miskę, to powiedzcie mi, jak się sprawdza. Ponieważ ja, jak mówiłam w takim wcześniejszym filmiku, co mam dla Zuzi, miałam tą taką materiałową, taką do ściskania, ale już ją wywaliłam, bo ona jest z takiego ortalionu jakby i są dwie warstwy tego ortalionu, taki zewnętrzny i wewnętrzny. I ten wewnętrzny momentalnie przymaka i pomiędzy tymi dwoma warstwami materiału jest pełno wody i nie da się nic z tym zrobić, wyciskać, w ogóle nie ma, trzeba to trzymać tak w ręce, bo inaczej się wszystko umoczy. Okej, tu chciałam Wam też pokazać książeczkę Zdrowia Zuzi. Może Was to też interesuje. Tutaj są właśnie takie dane o Zuzi. Zuzia 29 grudnia się urodziła, 2002, pojedrzeńska, rasa, mieszańska, kokerspaniela. Zawsze weterynarze się z tego śmieją, no ale tak było na początku, że Zuzia jest mieszańcą kokerspaniela. Także no tutaj pamiętam, że zwlekałam z wpisywaniem długości włosa, bo rodzaj włosa, bo liczyłam na to, że może jednak jej urośnie i nie napiszę krótki, tylko długi. Także no, sterylizację tutaj mam w 2004, miała 5 lutego dokładnie. No, no i teraz w czerwcu chyba muszę znów na wściekliznę ją zaszczepić, ponieważ tam te resztę choroby ma, robi jej co 3 lata, ponieważ nie chcę co roku. Nie trzeba. Tutaj mam taką pęsetę, to jest zwykła pęseta do, taka dla ludzi. Ją stosuję do wyciągania kleszczy, taką mi się najlepiej wyciąga. Następnie z takich rzeczy leczniczych mam krople ze świetlika. Zuzia, czy zdarza się właśnie, że zwłaszcza latem, jeżeli jak biega po tych łąkach jakieś pyłki, coś tam jej wejdzie do oka i wtedy ratuje się świetlikiem, momentalnie pomaga. Do czesania mam taką szczotkę. Rzadko kiedy ją czeszę, zazwyczaj po kąpaniu, a ostatnio ją kąpałam w maju, więc w maju albo w czerwcu. Zobaczcie, kiedy był filmik z kąpieli o Zuzi i to był właśnie czas, kiedy ją ostatni raz kąpałam, także jak widzicie, nie za często to robię. Nie było jakoś czasu, teraz czekam na cieplejsze dni, na pewno zrobię, więc tą stroną ją wyczesuję, ten taki martwy włos po kąpieli i czasami jak mi się tam natchnie mnie, to też ją wyczeszę. Tu mam dyski Fischera, o których jest filmik na moim kanale, więc nie będę się tutaj rozwodziła o nich. Ja z nich raczej nie korzystam, mimo że tak w pracy z Zuzią. Są one mi przydatne w pracy z innymi psami, które szkolę. Tutaj woreczki, które już kiedyś widzieliście w holu zakupowym. Nadal je używam, nadal są te różowe, także super się sprawdzają, również mają. Ja właśnie patrzę na takie praktyczne rzeczy, żebym nie miała w rękach, po kieszeniach, tylko wszystko mogę sobie jakoś fajnie poprzycinać. Tu mam jeszcze gwizdek treningowy do takiego awaryjnego przywołania. Filmik o komendzie do mnie, obiecuję, że będzie kiedyś na moim kanale. Cóż, tak jak mówię, to zajmie mi bardzo dużo czasu zrobienie tego w taki sposób, żebyście rzeczywiście zrozumieli, jak to zrobić, jeżeli ktoś ma problem i jego pies nie ignoruje go już, czyli nie, że jest młodym psem i można od nowa go czegoś nauczyć, tylko ignorujecie i no to trzeba więcej wytłumaczyć. Tutaj mam linkę, którą ostatnio zakupiłam, bo ponieważ ćwiczyłam, trenowałam Chihuahuę, Kajtusia, którego pozdrawiam. Także i właścicieli oczywiście.
Także to jest taka cieniuteńka linka, nie mogłam nigdzie w takich zoologicznych sklepach znaleźć, więc poszłam do Castoramy i kupiłam 15 metrów takiej cieniuteńkiej linki. To również było w Castoramie, to nitką przeszyłam. Tu jest z drugiej strony gdzieś uchwycik, ale... O, tutaj jest. To jest właśnie świetne przy treningu przywołania, bądź przy innych problemach, że pies jest w miarę swobodny na dużej takiej powierzchni odległości, ale mamy nad nim kontrolę. Selinek mam tutaj jeszcze taką dłuższą, ale wybaczcie, to znaczy grubszą, bo długość jest taka sama, ale jak widzicie, te linki to jest tak jak słuchawki od telefonu. Mimo że je poskładacie, ułożycie, to one i tak się poplątają. To jest jakieś magiczne, nie wiem, zjawisko niewytłumaczone. Także to jest druga linka dla właśnie większych psów. Tutaj mam dla Zuzi obroże. Tą obrożę zakładam jej tak często, naprzemiennie z szalkami, które Wam zaraz pokażę. Ją zakładam, kiedy wiem, że Zuzia głównie będzie biegała luzem, czyli bez smyczy. Jak biega właśnie gdzieś tam, wiem, że jednak na smyczce będzie chodziła, to przepraszam, są brudne troszkę te szalki, ale nie miałam czasu ich umyć. Jeszcze są brudzone. Także to są szalki z Anny, które też pokazywałam w holu. Jak widzicie, są w idealnym stanie. Nic się z nimi nie dzieje. Także gorąco Wam polecam. Są z Fireplex, coś takiego. Ergo Comfort, coś takiego jest, tak się nazywają te szelki. Tu jest wścieklizna Zuzanny. Tak. No. I numer telefonu do licznicy, że właśnie gdyby się zgubiła, to ktoś zadzwoni do licznicy i tam mają moje namiary i powiedzą, jest u nas Zuzanna, proszę panią przyjechać. Okej, okay, co jeszcze? Torebeczka. Biorę po kolei. Torebeczka na smakołyki, ta, którą miałam w środku, oczywiście kliker. No i to tyle. Także polecam, takie torebeczki są bardzo wygodne i praktyczne, bo wtedy nie trzymamy w ręce, w dłoni smakołyków. Tu pokażę jeszcze smycze. To jest smycz, słuchajcie, automatyczna. Ja z niej nie korzystam praktycznie. Jeżeli ktoś inny, nie ja, idzie z Zuzią na spacer, to wtedy zazwyczaj tą smycz sobie bierze, bo jest dla nich poręczniejsza, a Zuzia i tak nie ciągnie na smyczy, więc ta smycz się wtedy sprawdza, z tym, że jeżeli wasz pies ciągnie na smyczy, bądź dopiero się uczy chodzić, totalnie nie polecam takich smyczy. Ją można wprowadzić dopiero, kiedy pies już się nauczył tak chodzić ładnie przy nas, a nie na końcu samej smyczy ciągnąc. Także jest to dosyć przydatne tutaj. Zobaczcie, ta smycz ma tyle lat, ile Zuzia. Także jeżeli chodzi o jakość tych smyczy Flexi, to jest świetna. To jak widzicie, kiedyś, pamiętam, w podróży byliśmy w McDonaldzie i przywiązałam Zuzię, właśnie tak skróciłam tą smycz, zablokowałam i przywiązałam ją do nogi do takiego stolika. I nie zauważam, że ona zaczęła przegryzać tą smycz, także to jest właśnie, my siedzieliśmy z nią oczywiście, także nie jest, że ona gdzieś tam była przywiązana, my sobie poszliśmy, tylko koło nas, tylko żebym właśnie nie musiała jej trzymać. Tutaj z zabawek mam tą zabawkę z klocuszkami, nadal ją stosuję, co jakiś czas z Zuzią się w to bawi, ona to bardzo lubi, tak jak widzicie, są już pogryzione te klocuszki, no ale to jest zabawka. Dobra, teraz przejdę. Tutaj mam taki koszyk z zabawkami Zuzi. Ja tutaj zawsze wkładam i one sobie leżą w jednym miejscu zawsze i ona zawsze tam wchodzi i tu wygrzebuje zawsze, bo oczywiście tą, która leży na samym dole, musi sobie chcieć wygrzebać. Więc tak, tu mam taki zwykły sznurek do szarpania. Tu mam kolejną taką piłko sznurek do szarpania. Tu mam Konga. Ten, którego Zuzia uwielbia, jest najnowszy. Na urodzinki go dostała. Tu jest wiatraczek. O Kongach oczywiście jest filmik osobny, seria na moim kanale. Jak wybrać, jak dobrać, jak napełnić, bla bla bla. Także tu jest jeszcze kolejna kość. Kość właśnie, poszukuję kości czarnej, tej Extreme, właśnie w tym rozmiarze. Nie mogę nigdzie znaleźć, także o, mam nadzieję, że mi się kiedyś uda, ponieważ ta jest za miękka dla niej. Tak to zazwyczaj ma czerwone, ale znowu widziałam czarne, ale rozmiar większy i ona jest ogromna, także nie nadaje się. I tu piesek, którego również Zuzia dostała na urodziny, jak widzicie tutaj ten sznurek właśnie, to jest taka żyłka bardziej i troszkę mi się to nie podoba, bo jest to dosyć dziwne i myślałam, że to będzie trwałe, ale jednak nie jest tak trwałe. Także to jest to. I z zabawek to jest tyle. Na ogródku, na dworze ma jeszcze takie piłeczki jakieś, którą widzieliście nawet w ostatnim filmiku o szukaniu smakołyków. Mam taką piłeczkę właśnie z takimi kolorowymi patyczkami. No i tyle. Kong bałwanek zaginął. Nie wiem, gdzie jest naprawdę. Gdzieś spadł, gdzieś jest pod jakimś meblem. Przeszukałam praktycznie cały dom, tak mi się wydaje. I nigdzie go nie mogę znaleźć, także nie wiem. Muszę zakupić. Okej, także tutaj jeszcze Wam pokażę z kubraczków. To jest ten kubraczek z Chibo, potargany oczywiście. W zimę się potargał, ponieważ Zuzia go...
biegała w nim, ale to był taki w sumie ostatni dzień, kiedy był potrzebny do założenia, także jeszcze go nie zszyłam. Czekam też tak trochę, czy może znowu się nie pojawia szczypa, więc bym jej kupiła drugi. A ten, nie wiem, bym zszyła nawet do schroniska dała pieskom. Okej, także tutaj z ubranek to tyle. To niebieskie też czasami nosi, to takie puchate, ale rzadko kiedy już. Z takich smyczy, którą najczęściej używam, to jest ta smycz. Ona ma 3 metry. To jest taka smycz przepinana z dwoma karabinczykami. Ja ją kupuję na Allegro w takim sklepie. Mogę wam podać link na dole. Ten sklep jest stacjonarny też w Sosnowcu i tam właśnie jest dość tania ta smycz. Ona chyba, z tego co pamiętam, kosztuje 15 zł. Właśnie o takiej grubości dla psów, mniej więcej do 20 kg myślę. Są też mniejsze i większe. Dobra, także jeżeli jest noc, ciemno, zima, zakładam na przykład doszelek dodatkowo jeszcze taką smycz dla niej, która świeci, jest odblaskowa, świeci, nie wiem czy to będzie widać, czy świeci, ale wierzcie mi, że ona świeci, mryga albo świeci stałym światłem. Next, co dalej? Tu mam te szelki takie sportowe, z tym, że one są trochę niewygodne dla niej i teraz je zastępuję zwyczajnie tymi, tymi. Te szelki ubieram. I dodatkowo, jeżeli gdzieś tam chcę na przykład sobie pobiegać, czy coś takiego, to wtedy doczepiam jej tą smycz z amortyzatorem, która się praktycznie dwukrotnie chyba, albo nawet więcej, wyciąga. Tu mogę sobie ją do siebie przyczepić, do psa, jest wygodnie, amortyzuje się wszelkie szarpnięcia, pociągnięcia, nie narażam psa na urazy, ani siebie. I tu mam jeszcze tą długą, czerwoną smycz, którą tak naprawdę teraz rzadko kiedy używam, bo Zuzia się tak nauczyła ładnie chodzić przy mnie, że nie jest mi ona konieczna. No, także głównie używam tą 3-metrową albo bez smyczy biega. I to chyba wszystko. Z karmy, jeżeli byście pytali, aha, tu mam jeszcze takie smakołyki, które ostatnio jej kupiłam. Takie Yummies. To są takie kosteczki, które kiedyś miałam podobne z Maceda, czyli taka kostka zwykła. Z tym, że te są, mają znacznie lepszy skład, ponieważ są bez zbóż, nie zawierają cukru, mięso 60%, a później produkty pochodzenia roślinnego, jakieś tam roślinki i tak dalej, także są bardzo fajne w składzie, a bardzo łatwo się je dzieli. Oczywiście jak najbardziej polecam smakołyki z Zivi Pig, o których osobna recenzja, z tym, że muszę je zamówić, ponieważ mi się skończyły po chyba ponad 2 miesiącach, także muszę je sobie domówić. Okej, bo chciałam po prostu zużyć takie smakołyki, które jeszcze mi pozostawały, dlatego nie zamawiałam ich wcześniej tamtych z Zivi Pig. Okej, co do karmy, to Zuzię karmię teraz Akanom Senior, tak, którą mogliście widzieć też w holu poprzednim moim. A tak to później chcę kupić Taste of the Wild, ponieważ ta karma się najlepiej sprawdzała, najbardziej jej smakowała, bez problemu ją jadła samą, a z tą jest taka Akanom, jednak widać, że chyba mniej smakuje jej, bo tamta po prostu była smaczniejsza, kiedyś Akanes wcinała bez problemu. No także teraz jest, jak tą skarmię zużyje się już, to kupię jej Taste of the Wild, jeszcze nie wiem w jakim tam wariancie, ale to już nie ma znaczenia. Tak, to już to chyba wszystko, o czym miałabym powiedzieć, co Zuzia ma, z jakichś takich rzeczy. Oczywiście do auta nie stosuję żadnych mat ani nic takiego, zwyczajnie daję jej kocyk i szczerze mówiąc nawet nie mam dla niej pasów, które muszę kupić, bo naprawdę uważam, że to jest przydatna rzecz. Taka po prostu taki zwykły pas, taki smyczowy jakby z wpięciem do pasów, dzięki temu ona jak sobie zazwyczaj jedzie ze mną obok na fotelu albo z tyłu, jeżeli ktoś ze mną jedzie, to wtedy jednak wpiąć tego psa to jest bezpieczeństwo i dla nas, i dla psa. Także polecam takie coś. O podróży z psem w aucie będzie artykuł w Przyjacielu Psie. Teraz zaczyna się cykl. 22 maja będzie pierwszy artykuł z tego cyklu i będą 3 ogólnie te artykuły, także gorąco zachęcam, polecam do zakupienia. Będzie tam pierwszy artykuł będzie o relacji z psem, jak ją odbudować, ponieważ często to jest pierwszy problem, który musimy naprawić, bez tego dalsza praca jest w ogóle niemożliwa, a przynajmniej będzie bardzo opornie szła nam, także najważniejsze jest relacja z psem, zaufanie i takie partnerskie stosunki. Później będzie artykuł o tym, jak oswoić psa z wodą, o co wielu z was pytało i jednocześnie wtedy ukaże się filmik na moim kanale o takim temacie. Co miesiąc się to ukazuje, gdzie możecie kupić przyjaciela psa, możecie albo sobie zaprenumerować. Z tego co wiem, są takie prenumeraty nawet 3-miesięczne, półroczne i to się opłaca, ponieważ jest tańszy wtedy ten numer.
Ale też w takich jakichś kolporterach, w Empikach są te gazety, także uderzajcie i sprawdzajcie, czy jest u was. No i to tyle, także żegnamy się z wami. Tutaj Zuzanny wam pokaże, sobie leży i zerka na was okiem. Okej, okay, także życzę wam miłego końca weekendu. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, nie pa. Pokazałam wam jeszcze łóżeczka Zuzi. Tak ono wygląda. To jest takie zwykłe, sztrupsowe. Można to ściągnąć i uprać. Także to jest kocyk z Ikei. No i tyle. Tak wygląda, jak widzicie. Ona się tu mieści, choć chce jej kupić nowe łóżeczko. Więc na pewno jej wtedy wam pokażę. To ma już dobrych kilka lat. Więc jest bardzo trwałe. No i tak wygląda pies w łóżeczku. Tak, Zuzanna, wygodnie ci tutaj jest? Ty wolisz tak ze mną spać, nie? No, także to jest jej strefa taka wypoczynku. Pa, pa!